Drugi mecz z rzędu przegrali szczypiorniści pierwszoligowego MKS-u Wieluń, ulegając tym razem w hali Wosir Olimpii Piekary Śląskiej 26-29. Podopieczni Tomasza Derbisa rozpoczęli według dobrze znanego wieluńskim kibicom scenariusza. Narzucili rywalom swoje warunki i z łatwością prowadzili różnicą 3-4 bramek. Niestety od stanu 12-8 w 20 minucie gra gospodarzy zaczęła szwankować. Bohater dzisiejszych zawodów, Paweł Zamelka, gratuluję. Dziękuję. Paweł. No cóż, drugi raz zwycięstwo w identycznych rozmiarach, prawda? Tydzień temu na rozkładzie, można powiedzieć, lider, ale u siebie. Dzisiaj na wyjeździe drużyna, z którą gra się za 6 punktów. To chyba cieszy. Zwycięstwo cieszy. Bardzo potrzebowaliśmy tych punktów. W poprzedniej rundzie przegraliśmy znacząco. Chcieliśmy się odegrać. To się udało, więc wynik naprawdę cieszy. Jak to jest z tą Olimpią? Tyle lat w Superlidze na takiej słabej, można powiedzieć, z niedostatkami hali, teraz w pierwszej lidze. Rok temu była szansa powrotu. Sami żeście zrezygnowali organizacyjnie, czy widzieliście, że sportowo nie podołacie? No nie podołaliśmy finansowo, ponieważ nie jesteśmy bardzo bogatym klubem. Mamy swoje problemy, ale staramy się to nadrabiać. Mam nadzieję, że hala powstanie w najbliższym czasie. Przyda się na pewno. Ale tak jak mówię, gramy sercem i fajnie, że się udało wygrać, ale nie było sensu grać w Ekstraklasie. To ciążyło na Was ta rezygnacja z tej walki o Superligę, bo początek tego sezonu nie był ciekawy w wykonaniu Olimpii, prawda? Początek tego sezonu był bardzo trudny, ponieważ wielu zawodników, którzy ten awans wywalczyli w tamtym sezonie, odeszło od nas i mieliśmy nową drużynę, dużo młodszą. Dlatego ciężko było się zgrać i mam nadzieję, że teraz to już będzie wyglądało znacznie lepiej. Dwa ostatnie mecze dają taką nadzieję. Od początku czułeś, broniłeś te zrzuty z prawego skrzydła, ale potem praktycznie z każdym wygrywałeś pojedynek sam. Jak to jest, że tak seriami, a zwłaszcza będziemy pamiętać ten rzut karny, kiedy jeszcze dobitkę Krzyśka Pęcka sam na samo prowadzić. To bramka się tak nakręca pomału z każdą obronną, czy to jest również taka sama zasługa kolegów z obrony? Ja osobiście jestem takim zawodnikiem, który się właśnie nakręca, ale dzisiaj mi bardzo dużo pomogli moi koledzy, za co im chwała. Przy tym rzucie karnym po prostu nie miałem już co zrobić, więc zostawiłem rękę. Całe szczęście, że kolega trafił. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Przegrana druga z rzędu, Tomek. Zanim przejdziemy do dzisiejszego meczu, powiedz mi, bo przegraliśmy tydzień temu w Lesznie. Nigdy nam się dobrze z Lesznem nie grało, nigdy tam nie wygraliśmy, ale jakby nie było, to zespół z dołu tabeli. Czy jakieś oznaki wystąpiły w tym meczu? Powtarzaliśmy, tutaj czytałem w opisach, że wyrównana walka, mecz walki, że bardzo ostro w obronie grali gospodarze, ale czy jakieś oznaki wskazywały, już były w tamtym meczu, że przyszedł taki słabszy okres w grze naszej drużyny? Ja bym nie dramatyzował i nie mówił, że graliśmy z outsiderami tej ligi, bo to jest na pewno nieprawda. Bo no, punkty statystyki tak mówią po prostu. No, to są tylko statystyki, nie zawsze one mówią do końca prawdę. Leszno, jestem pewien, że jeszcze wielu drużynom odbierze piłki. Prawda jest taka, że wygrało 3 mecze w 14 spotkaniach i 2 razy z nami. No, tego nie zmienimy. Tak, tylko prawda jest też taka, że kilka meczów przegrali minimalną różnicą bramek, więc to też trzeba brać pod uwagę. Uważam, że przegranie meczu różnicą 2, 1, 3 bramek nie jest ujmą dla zespołu i tutaj absolutnie będę bronił każdej takiej jakiejś interpretacji, tak? Bo uważam, że zarówno w tym meczu, jak i w poprzednim meczu zawodnicy, którzy byli na boisku, zostawili dużo zdrowia na parkiecie, więc tu pod tym względem na pewno będę bronił drużyny. Mogę się z tą zgodzić, bo tamtego meczu po prostu nie widziałem, a ten mecz widziałem i gra była po prostu dzisiaj słaba. No to teraz trzeba było podzielić troszkę ten mecz i powiedzieć, czy była słaba na przykład w pierwszej połowie, tak? Bo w momencie, gdy mamy sytuacje pewne do zdobycia bramki i nie wykorzystujemy, to się mści. Mogliśmy tak naprawdę już w dużym stopniu ten mecz rozstrzygnąć w pierwszej połowie, bo mieliśmy prowadzenie 3-4 bramkowe, nie wykorzystaliśmy w tym momencie 3-4 setek, czy nawet więcej. To taka przypadłość od początku sezonu, prawda? Ja już miałem wrażenie, że to gdzieś widziałem ten film. No, niestety, tutaj w skórę zawodników egzekwujących swoje rzuty nie wejdziemy. Gdybyśmy nie tworzyli sobie tych sytuacji, wtedy można by było w jakiś sposób naprawdę
denerwować się, ale wytwarzamy tę sytuację. Nieszczęściem jest to, że jeden zawodnik powiela błędy drugiego w tych właśnie decydujących momentach. No i to niestety przy wyrównanym meczu powoduje, że ten wynik dla nas jest niekorzystny. Ja już widziałem setki, tysięcy meczów piłki ręcznej i potrafię poznać dobrą grę bramkarza. Paweł Zebelka, oczywiście gratulacje, no, bez dyskusji zawodnik meczu, ale ja rozróżnię, kiedy super interweniuje bramkarz, tak wielokrotnie w poprzednim sezonie Mikołaj Krekora, a kiedy jest trafiony. I dzisiaj odniosłem wrażenie, że on był trafiony. Nie wiem, czy takie same odniosłeś wrażenie. No nie, stawał na drodze swojego przeciwnika i skutecznie interweniował i to jest główna recepta. Owszem, może był trafiany, ale przede wszystkim interweniował tak, jak powinien i mieliśmy z tym problemy. Nawiązując do bramkarzy, nasi bramkarze no, w dniu dzisiejszym niestety, ale nie dali wsparcia swoim kolegom z pola. Właśnie miałem wrócić do drugiego właśnie powodu naszej porażki. Po raz pierwszy straciliśmy chyba więcej niż 25 bramek w tym roku, walcząc o punkty, prawie 30. I nie tylko bramkarze, ale obrona była słabiutka dzisiaj, tak? Czy była słabiutka? Też bym tego tak nie nazwał, bo w pierwszej połowie myślę, że całkiem dobrze się prezentowaliśmy. Ale jak zawodnik 1,70 m rzuca z drugiej linii raz za razem, bez podniesionych rąk? Mieliśmy kilka bloków, po których wyprowadzaliśmy kontry, więc no, tak do końca to nie było. Owszem, w drugiej połowie na pewno tej koncentracji gdzieś tam brakowało w tej obronie. Zmiana obrony też nie przyniosła nic pozytywnego. Bywają niestety takie mecze. No niestety też to, co wspomniałem, no nasi bramkarze w dniu dzisiejszym też nie poprawili tego poziomu sportowego drużyny. Czy takie dwie porażki z rzędu to jest czas na jakieś dogłębsze przemyślenia, jeśli chodzi o konkretne zmiany, czy to kadrowe? Nie ma za dużo materiału do roszad, ale może dać innym zawodnikom szansę, może coś w stylu, może w taktyce zmienić, czy to w trakcie rozgrywek w ogóle nie bierzesz pod uwagę takich rozwiązań? Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to mamy taką, a nie inną, więc jest ona dość ograniczona i w tym momencie na pewno nie ulegnie ona znacznej zmiany. Zawodnicy rezerwowi, może nie wszyscy, ale część, no niestety nie prezentuje aż takiego dobrego poziomu sportowego na treningach, żeby można było ich obarczać gdzieś tam grą w pełnym wymiarze czasu. Więc no myślę, że to będzie trudne i tutaj niestety, no, ale ciężar gry będzie mimo wszystko dalej spoczywał na tych najbardziej doświadczonych zawodnikach. No i ci najbardziej doświadczeni też ostatnio tak falują, nie? Prawda? Bo 5 bramek najwięcej w Lesznie Konrada Krzaczyńskiego dzisiaj, jeśli dobrze będę, bez gola. I to nie jest chlubny wyjątek chyba. Tak, to był chyba dzisiaj najsłabszy występ Konrada. Tutaj tego nie można absolutnie negować. Ale jest to na pewno zawodnik, który... Tak, w odstępie 7 dni, nie? Prawda? Dwa oblicza tego samego zawodnika. No i tutaj bądź mądry, pisz wiersze, można powiedzieć. A jak wiesz, to Tomasz Dobis napisze na następne spotkania. Cóż no, każdy mecz dla nas będzie ważny i w każdym meczu na pewno będziemy chcieli starać się zdobyć komplet punktów, no. A życie pokaże, boisko zweryfikuje te nasze dążenia. Niestety wyniki innych meczów grupy B z minionego weekendu również nie były po myśli wielunian i jeżeli podopieczni Tomasza Derbisa nie chcą pierwszej w historii klubowych seniorów nerwowej końcówki sezonu, muszą zdecydowanie poprawić grę. W sobotę 7 marca czeka MKS przeprawa na wyjeździe z wiceliderem Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Z kolei 19 marca wyjątkowo w czwartek o 19:30 gościć będzie w hali Wosir Ani Lana.